W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy Wam o bardzo dobrych wynikach sprzedażowych na Tenset NFT Marketplace. Podsumowujemy dwa ostatnie tygodnie w ekosystemie Phantom oraz wspomnimy o kolejnym partnerstwie nawiązanym przez Metashooter. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tego chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tenset NFT Marketplace po raz kolejny udowadnia swoją siłę. Przeprowadzone sprzedaże doprowadziły do spalania 774 tysięcy tokenów Tenset. Tenset zauważa, że Bessa nie jest dla nich problemem, ponieważ cały czas udaje im się zmniejszać podaż tokenów. BitKeep Wallet ogłasza nawiązanie partnerstwa z Kava Network. BitKeep zapewni użytkownikom Kawa wygodny sposób na dokonywanie transakcji tokenów oraz umożliwi uczestniczenie w ekosystemie Dapp. Zostając jeszcze przy BitKeep, to sieć Axelar w najbliższym czasie będzie wspierana przez ten portfel. BitKeep informuje, że Axelar umożliwia komunikację międzyłańcuchową, zapewniając zdecentralizowaną sieć, która może być używana do żądań międzyłańcuchowych. ADN Geo obejmuje stanowisko dyrektora do spraw inwestycji w projekcie Ziliga. Ziliga informuje, że ADN Geo ma bardzo dobre znajomości z inwestorami z regionu Azji oraz Pacyfiku. Kontakty ADN mogą pomóc firmie Ziliga osiągnąć strategiczny oraz technologiczny rozwój. Pandoria Finance nawiązuje współpracę z projektem Xandar. Zadaniem Pandoria Protocol jest pomoc w utworzeniu rynku NFT, który będzie używany przez społeczność Xandar. Phantom, jak zawsze co dwa tygodnie, podsumowuje wydarzenia ze swojego ekosystemu. Azur, DeFi weryfikuje projekty oparte na Phantom, aby zapewnić użytkownikom wiarygodność i zaufanie. Zespoły, które zweryfikują się do 30 września, uzyskają rabat w wysokości 40% na świadczone usługi. Protokół optymalizacji rentowności Unbound Finance, który zapewnia nieoprocentowane pożyczki, został uruchomiony na sieci Phantom. Prime Protocol rozpoczął działalność na sieci testowej. Utworzony protokół pozwoli na pożyczanie środków między łańcuchami, aby odblokować pełny potencjał pozycji DeFi w jednym miejscu. Osoby zainteresowane obszerniejszym podsumowaniem wydarzeń z ekosystemu Phantom zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem. Link do artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Algorand informuje, że projekt Napster powołał Jonathana Vlasopoulosa na stanowisko CEO. Vlasopoulos był wcześniej wiceprezesem i globalnym dyrektorem do spraw muzyki w Roblox. Nowy CEO Napster będzie nadal wprowadzał zmiany w przemyśle muzycznym, kierując ewolucją Web3 zarządzanego przez siebie projektu. Więcej o zadaniach postawionych przed nowym CEO przeczytacie w artykule w serwisie Forbes.com. Binance dodaje tokeny GLM, NEBL oraz VIP do cross margin i isolate-merging oraz usuwa tokeny DF z isolate-merging. Synapse udostępnia podsumowanie AMA przeprowadzonego z projektem Clone. Jakiś czas temu zespół Synapse miał okazję przepytać CEO tego projektu. CEO projektu Clone opowiedział, na jakich aspektach aktualnie koncentruje się jego zespół. Dodatkowo została poruszona kwestia współpracy Synaps oraz wątek samego tokena Clone. Osoby zainteresowane projektem Clone zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianym podsumowaniem. Revest Finance informuje o wprowadzeniu kontraktów terminowych Yield Future do ekosystemu Polygon. Revest Finance uważa, że Polygon jest dobrze i szybko odwijającym się projektem, dysponującym ogromnym potencjałem i umiejętnościami. Projekt Polygon jest przygotowany na przyjęcie kolejnego etapu rozwoju DeFi. Projekt Kryptomachem wprowadza obszerną aktualizację. Osoby zainteresowane zmianami wprowadzonymi w aktualizacji 1.9 w Kryptomachem odsyłamy do artykułu na medium tego projektu. Metashotter ogłasza nawiązanie kolejnego strategicznego partnerstwa. Kolejnym partnerem Metashotter zostało Yield Guild Games SIA. Yield Guild Games SIA jest zdecentralizowaną, autonomiczną organizacją zajmującą się nabywaniem NFT oraz zarządzaniem NFT używanymi w Metaverse. Współpraca z JGG SIA dla projektu Metashotter była długo oczekiwanym partnerstwem. To partnerstwo z całą pewnością wniesie sporą wartość dodaną do projektu i będzie miało bardzo duży potencjał. Na początku września Loopring zorganizował ama serwisie Reddit. Była to szansa dla społeczności tego projektu na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Do Twitter został załączony post, w którym zebrano wszystkie zadane pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi. Dodatkowo do artykułu została dana wiadomość od dyrektora generalnego Steve'a Juo. CEO Gameswift Wojciech Gruszka, znany jako Pan paragraf weźmie udział w największej konferencji kryptograficznej w Azji. Wydarzenie Token 2049 odbędzie się w dniach 28-29 września. Na wydarzeniu Token 2049 pojawią się wiodące osobistości i projekty ze świata kryptowalut. Zespół Xcad zamierza wprowadzić kilka małych zmian na podstawie rekomendacji audytorów. wprowadzeniu zmian Xcad będzie oczekiwało na przeprowadzenie ponownego audytu. Po pozytywnej weryfikacji najnowsza wersja Xcad zostanie dodana do Chrome Store. Przy okazji tego wpisu zespół Xcad zapowiada największą kampanię reklamową w historii tego projektu. Decydując się na ten krok, pomimo niesprzyjającego sentymentu na rynku. Poligon przybywa do Afryki. Poligon Bootcamp Afryka to dwumiesięczny kurs edukacyjny oraz hekaton organizowany we współpracy z Xen Finance. Ta inicjatywa powinna umieścić Afrykę na światowej mapie Web 3. Binance przedstawia nowe karty podarunkowe. Nowe karty podarunkowe będą dostępne w wersjach o stałym nominale, w wersjach cashback oraz w formie box. Jeśli jesteście zainteresowani nowymi kartami podarunkowymi od Binance, zachęcamy do zapoznania się z artykułem załączonym do wpisu. Hashback. Zwraca uwagę na kolejne próby skamu. Skamer, korzystając ze spreparowanych zrzutów ekranu hashback próbuje nakłonić ludzi do skorzystania z usługi strony trzeciej. Zachowajcie czujność. Digital Asset Research jest dostawcą danych Chaining. Chaining pomaga firmie Dar uzyskać dostęp do nowych rynków. Chaining oraz Dar przygotowują wspólnie rozwiązanie na przyszłą adopcję Web3 przez przedsiębiorstwa. To tyle z informacji, które dla Was się przygotowaliśmy. Jeżeli materiał jest dla Was wartościowy zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!